Moja współpraca zaczęła się od roku 1992, kiedy to przyszłam z pomysłem do pani dyrektor Branieckiej, aby zorganizować świdnicki przegląd zespołów kolędniczych. Ta moja propozycja przeszła najśmielsze oczekiwania, ponieważ w tym roku obchodziliśmy 28. przegląd zespołów kolędniczych. Przez ten właśnie czas przewinęła się cała plejada przepięknych kolędników, przepięknych strojach. Zaprezentowali się animatorzy kultury, nauczyciele, a przede wszystkim także i rodzice, którzy cały czas wspierali tę właśnie inicjatywę. Świdnica jest rozkolędowana, przepiękna, barwna. Oczywiście wszystko to dzieje się za staraniem, że tak powiem, organizatora Świdnickiego Ośrodka Kultury, a przede wszystkim pani Haliny Szymańskiej, która bardzo dba o to, aby ten przegląd przebiegał prawidłowo, zgrabnie, że tak powiem, stara się o sponsorów, no nie mówiąc również o innych pracownikach, o magikach światła, o magikach głosu, nagrań, którzy pracują właśnie w czasie tego przeglądu.